17 kończący zasadniczą część meczu na torze. Najmocniejsza para zielonogórska w kasku białym, Iversen w kasku żółtym, Protasiewicz. W Torunianie to w kasku niebieskim Zagar i w kasku czerwonym Jaguś. Mecz już został praktycznie rozstrzygnięty. Wynik 45-30, jeszcze 3 wyścigi przed nami. Także możemy już się cieszyć z 3 zdobytych punktów. Teraz jeszcze trzeba dbać o małe punkty, bo to w dwumeczu może mieć decydujące znaczenie. O i znowu znakomity start Protasiewicza, również i Iversen. I para zielonogórska na czele. O, próbuje tam objechać rywali Wiesław Jaguś i udaje się. Za jednym zamachem dwóch zawodników. Matej Zagar wybity z rytmu, stracił już sporo dystansu, on na 4. pozycji, ale Wiesław Jaguś przynajmniej jest w stanie uratować w tym wyścigu remis. Świetna akcja pod bandą toruńskiego żużlowca. Zupełnie zaskoczeni byli Protasiewicz i Iversen. Ostatnie okrążenie i Wiesław Jaguś przypieczętuje tym zwycięstwem wygraną zespołu Aniołów. Jaguś pierwszy, drugi Protasiewicz, trzeci Iversen, czwarty na mecie Zagar, 3-3 i 48-33 przed wyścigami nominowanymi.